Cześć, z tej strony działka Converse Vlog. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, a w tym odcinku na mojej ponad 400-metrowej działce ROD, na której chcę połączyć naturalne uprawy z najnowszymi technologiami i udogodnieniami. Jako że z tych pomidorów to już raczej nic nie będzie, zaczynam od nowa, czyli działka Converse Vlog. Nowe rozdanie po raz drugi w sezonie 2024. Cześć, słuchajcie, chwilę mi zajęło zebranie się tutaj z tym filmem i dlatego tak późno go dodaję. Dlaczego? Ponieważ sezon na działce zaczął się fatalnie, można powiedzieć, od ślimaków, które wrąbały mi moje sałaty, które sobie przywiozłem, po bób, który widzicie, to zostało, poprzez kapusty pekińskie, patrzcie co tu się dzieje, no i w zasadzie kapustne, których nie zostało nic. Wszystko zostało zeżarte przez ślimaki do samej ziemi. Na domiar złego posadziłem te oto moje piękne pomidorki w szklarni i tylko to z nich zostało. Jak to się stało? Moja wina, tylko moja wina, przyznaję się. Wieczorem kończyłem pracę, stwierdziłem, że jak ma być 8 stopni w nocy, to w szklarnię przymknę. I przymknięcie szklarni skończyło się tym, że rano koło 9:30 przyszedłem i pomidory leżały prawie na ziemi. Były zdechlaki, które powysychały. Zresztą zobaczcie, chrupki. Jako że z tych pomidorów to już raczej nic nie będzie, no troszeczkę mi się zrobiło przykro i nie miałem ochoty wręcz tu już nic robić. Ale dzięki w sumie Wam i firmom, które gdzieś tam mnie wspierają w moich poczynaniach, stwierdziłem, że jak nie dla siebie, to dla Was to zrobię. I zaczynam od nowa, czyli działka Converse Vlog, nowe rozdanie po raz drugi w sezonie 2024. Mam zamiar od nowa wszystko tutaj wywalić, czyli te moje zdechlaki, krzaki, posadzić pomidorki, które w bólach, bo w bólach, ale znalazłem. Tak samo zrobię z kapustami i sałatami, które mi ślimaki wrypały. Trudno, nie będzie to po mojemu, nie będzie to idealnie jak chciałem, ale jak widzicie, życie wszystko weryfikuje, a tym bardziej natura, która i tak zrobi tak jak uważa. Plagi ślimaków, przymrozki, potem błędy, które człowiek popełni, nałożyły się i efekt jest taki, że muszę zaczynać od nowa, ale nic straconego, pokazuję Wam czystą prawdę, prawdziwe życie. Nie będę ściemniał, że mi się wszystko udało, no nie wyszło, zaczynam jeszcze raz, trudno. Dobra, jak zaczynam? Tu mam moje bazylie, które jeszcze póki co miałem na balkonie. Ja je dzisiaj również wysadzę. Tu mam sadzonki sałaty, sadzonki kapusty wczesnej. Chcę mieć sałatę, chcę mieć kapustę, więc nie będę się poddawał sadze. I załatwiłem 50 sadzonek pomidorów. Tylko dwie odmiany. Jutro być może pojadę jeszcze po odmianę marca, no bo mi się tylko udało w jednym miejscu tę odmianę znaleźć i facetowi zostało dosłownie 10 sadzonek i dla mnie je zatrzymał specjalnie, więc pojadę i te sadzonki z samego rana przywiozę. Uda mi się je może dosadzić jeszcze. Także będę miał marcano. A jakie odmiany mam tutaj? Mam odmiany malinówka, ponoć bardzo dobre, bardzo duże i soczyste malinowe pomidory. Odmiana handlowa, podobność nasionko jedno kosztuje koło złotówki. Jestem w stanie to uwierzyć. I te malinówki bardzo duże ceny osiągają, więc zaufałem i takie sadzonki nabyłem. Tutaj mam też całą paletę pomidora Red Pill. To jest ten pomidor, którego nasionek nie udało mi się w tym roku zdobyć, a też gdzieś tam chciałem tą odmianę, więc no, tak czy inaczej tą odmianę będę miał. Dodatkowo mam kilka czerwonych papryk oraz melisę i gdzieś tutaj jeszcze była mięta. Także takie sadzoneczki nabyłem, są to sadzoneczki z uprawy ekologicznej. Dużo czasu poświęciłem, żeby te sadzonki znaleźć i te sadzonki mam zamiar u siebie w szklarni posadzić, dlatego szybkie przygotowanie, oczyszczę ze zdechlaków, które tam pozostały miejsca i przygotuję sobie pod sadzenie tych oto żywych jeszcze sadzonek. Mam nadzieję, że tym razem ich nie uśmiercę, a tak na przyszłość pamiętajcie, nigdy nie zamykajcie szklarni, bo może się to źle skończyć. Oczywiście szklarni nie zamykajcie, kiedy jest na dworze ciepło dosyć. Ja zamknąłem szklarnię zaraz po posadzeniu pomidorów, było to już wieczór. No i te pomidory stwierdziłem, że rano przyjdę, otworzę szklarnię, podleję, będzie fajnie. No przyszedłem w 9:30, pomidory wyglądały jak wyglądały, było już na tyle gorąco w środku, więc albo automatyczne okienka, albo nie zamykamy szklarni, a tymczasem
przystępuję do realizacji prac. To sadzenie będzie się różniło od sadzenia za pierwszym razem, ponieważ będę tu wyciągał zdechłe pomidorki, które uśmierciłem niechcący, i wymieniał od razu na nowe. Zobaczcie, tu jest malinówka. Bardzo ładne rozsady udało mi się znaleźć. Aż nie chcę powiedzieć, że ładniejsze od moich, ale też bardzo ładne. Super ukorzenione, także myślę, że nie będzie z nimi problemów. Wsadzam do ziemi. O, elegancko. Hops. Pomidory bardzo szybko mi się wymienia, z uwagi na to, że ostatnio jak już sadziłem, to złapałem dobre odstępy między krzakami. To teraz w zasadzie wyciągam tylko krzak, biorę, odgarniam ziemię i wkładam nowy. Także chwila, pięć, szybka robota. Tyle dobrze, że nie poświęcę tak dużo czasu na to. Ostatnio chwilę się zeszło. O. I elegancko. I te trubki wyrzucam od razu ze szklarni na kompost. Dobra, i tak jadę po kolei wszystkie rzędy, które tutaj posadziłem. I tym razem nie zamknę szklarni, żeby pomidorów mi nie trafiło znowu, bo to już by było przegięcie pały, wam powiem. Przynajmniej się czegoś nauczyłem. Jak wiecie, pierwszy rok mam szklarnię i no nie pomyślałem po prostu, że takie rzeczy mogą się zadziać. Chociaż trochę materiałów na YouTube widziałem o szklarniach, no nigdzie nie widziałem tego typu błędu, pomyłki, więc no nie byłem w stanie się nauczyć na czyimś błędzie, a wam dam tą możliwość. Bierzcie i korzystajcie z tego wszyscy. To są bowiem błędy moje. Parafrazując. Dobra. Cyk. Posadziłem pomidorki. Jak widzicie, wygląda to już dużo lepiej niż wyglądało jeszcze 20 minut temu. Szybka akcja, ziemia była spulchniona, tam gdzie sadziłem po prostu wyrywałem starego pomidora i wkładałem nowego. Miejmy nadzieję, że już problemów żadnych ze wzrostem nie będzie. Tutaj widzicie jeszcze uschlaki, ja je wymienię na odmianę Marcano. Jak już wam wspomniałem, udało mi się 10 sadzonek załatwić i te sadzonki w dniu jutrzejszym tu przywiozę i posadzę. Mam jeszcze kilka papryk, które w gratisie dostałem, i te papryki tutaj też wymienię, bo widzę, że nie wszystkie przeżyły, a raczej nawet te, co przeżyły, to no zresztą zobaczcie, jak one wyglądają. Także no sorry, nie będę miał swoich papryk również w tym roku, dlatego bardzo was przepraszam, no zrypałem totalnie. Na przyszły rok się poprawię i zobaczycie te same odmiany u mnie, aczkolwiek rozsady wyszły znakomicie, bardzo silne. No niestety moja głupota przeważyła tutaj szalkę, no i nie udało się ich odratować. Będę sobie wypominał to już przez cały sezon do kolejnych rozsad, bo naprawdę tak głupi błąd kosztował mnie masę tygodni pracy, które poświęciłem na opiekę nad tymi roślinami. Dobra, kończę narzekać i użalać się nad sobą. Wysadzam papryki. Papryki podmieniam dokładnie w ten sam sposób co pomidory, czyli biorę paprykę, biorę nową paprykę, odgrzebuję ten dołek, do którego papryka została włożona, no i sadzę. I cyk, mamy roślinkę. Kolejna tak samo. Te kilka sadzonek podmieniłem, tu jeszcze mam te zdechlaczki, zaraz wymyślę, co zamiast nich tu posadzę, no ale je trzeba usunąć, bo z nich też już nic nie będzie. Przy paprykach, tutaj w zasadzie w miejsce papryk posadzę kilka bazylii. Bazylia idzie u mnie w ogromnych ilościach, więc czemuż bym miał jej w szklarni nie posadzić? Będzie ładnie pachniała.
O. Miejmy nadzieję, że się tu fajnie przyjmie i rozrośnie. Także kilka bazylii posadzę obok siebie. Patrzcie, jak ukorzeniona przez całą doniczkę półlitrową petarda. O. Lekko zmarzła, bo było chłodno na dworze. Bazylia raczej ciepłolubna, no ale też nieźle wygląda. Dobra, idę jeszcze po kilka krzaczków i je tu wszystkie wsadzę. Nasadzenie kapusty jest już późno. Widzicie, co zostało z tej mojej, którą zeżarły ślimaki. Dlatego wziąłem odmianę wczesną, żeby mieć większą szansę, że ta odmiana wczesna w tym roku urośnie. I tą odmianę wczesną kapusty sadzę. Cyk. Cześć. O, i kapustka za kapustką trafia na swoje nowe miejsce. Masakra. Wyjedzone do ziemi gnoje śliskie zeżarły mi wszystko. O. Czas posadzić sałatę. To jest sałata lodowa. Na miejsce sałaty, którą zeżarły ślimaki. Aczkolwiek widzę tu jakąś małą iskierkę nadziei. Patrzcie. Tutaj sałata zaczęła odbijać z tych ogryzków. Nie wiem natomiast, czy one jej się uda odbić. Dlatego też tak czy inaczej tą sałatę wsadzę tutaj. No jak ta odbije, to super, świetnie. Będę szczęśliwy. No jeżeli nie, no przynajmniej będę miał sałatę w ogóle, nie? Dobra. Pyk, cyk, sałata trafia na swoje nowe miejsce. O. Dobra. No przy okazji chwaszczory lekko przepielę, coś odrastać zaczęło. No i tą sałatę między te sałaty posadzę. Tej dam jeszcze szansę odbić. Jak odbije, super. Nie odbije, to przynajmniej coś tu będzie rosło. O. Pyk. Powiem wam, aż mi się Micha zaczyna cieszyć. Naprawdę budujące, że pomimo takiej straty sporej warzywnej jestem w stanie coś zdziałać i od nowa tutaj posadzić i to będzie rosło, miejmy nadzieję. Dobra. Zostały mi jeszcze takie rozsady jak bazylia. Poza bazylią, patrzcie, mam tu melisę małą, z niej chyba nic nie będzie, to nie będę sadził. No i tutaj chabry. Chaber błowatek. I te chabry posadzą siebie z tyłu. Także ja tu już chyba skończę nagrywanie. Tym optymistycznym akcentem, że życie wraca. Chęć do roboty wraca, rośliny wracają tam, gdzie powinny być. A wam mam nadzieję, że tym filmem dodam trochę energii i chęci do roboty. Jeżeli coś się nie uda, nie poddawajcie się. Zawsze można to poprawić, można coś poprawić. Ja trochę czując presji, bo też mnie masa osób ogląda już w tej chwili. No, pokazuję, że mi się coś nie udało. Duży challenge dla mnie i mam nadzieję, że hejterzy znajdą pożywkę, bo mnie tylko tym zbudują. Także lecę sadzić, siać jeszcze, a was zapraszam do kolejnych materiałów. A jeżeli ten odcinek był dla ciebie wartościowy lub ci się spodobał, zostaw łapkę w górę dla zasięgów.